18 października Międzynarodowe Papieskie Towarzystwo Pomocy Kościołom w Potrzebie już po raz 18 zaprosiło do wspólnej modlitwy wszystkie chętne dzieci z parafii, przedszkoli i szkół o włączenie się do ogólnoświatowej inicjatywy Milion Dzieci Odmawia Różaniec o jedność i pokój. Dzieci i młodzież szkolna Metropolitalnej Bazyliki Lwowskiej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wraz ze swoimi duszpasterzami odpowiedziały na to wezwanie i zgromadziły się w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, aby za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny prosić Boga o pokój dla Ukrainy i świata. Inicjatywa Milion Dzieci Modli się na Różańcu została zapoczątkowana w 2005 roku w Caracas, stolicy Wenezueli. Kiedy grupa dzieci odmawiała różaniec w małej kaplicy, kilka towarzyszących im kobiet odczuło głęboką obecność Dziewicy Maryi. Następnie przypomnieli sobie obietnicę świętego Ojca Pio: kiedy milion dzieci odmawia różaniec, świat się zmienia. Zatem ta inicjatywa polega na wierze w moc modlitwy dzieci. W naszych sercach, u naszych drżawach. Prosimo, bądź z nami, wedy nas